Okay, witam wszystkich. Dzisiaj Wam na szybko pokażę takie gadżety z AliExpress do ładowania indukcyjnego każdego telefonu. Kupione za grosze. Coś takiego. Ok, szybko je opiszemy i wytłumaczę Wam, o co w tym wszystkim chodzi. Przełączę się na Firefoxa, pokażę Wam na AliExpressie, jakie są opisy tych urządzeń. Pierwsza to jest ładowarka. Ładowarka bezprzewodowa. 2 dolary niecałe. Czyli jakieś, nie wiem, 6-8 zł. Ja kupiłem jedną taką część. I tu piszę input 5V 2A maksymalnie. Wyjście output 5V 1A. Spoko. Tu mamy cały opis. Wsparcie szybkiego ładowania technologii Qualcomm szybkie ładowanie 3.0, Qualcomm coś tam. Funkcja pierwsza, ile jest charge stand, ile jest charge dock, ile jest charge padku, ile jest charge. Jakieś takie te. Kompatybilna marka, Xiaomi, inne, BlackBerry, LG, Apple, Samsung, HTC. Generalnie to chyba pasuje do każdego telefonu. I tutaj macie szczegółowy opis funkcji tego wszystkiego. Tak, i teraz Wam coś powiem. Tą ładowarkę, co zakupiłem u Chińczyka, przyszła mi uszkodzona. Rezystor dokładnie, poczekajcie, sobie tutaj trzymam teraz w ręce i porównuję ze zdjęciem, który to jest element. Rezystor R9, dokładnie ten rezystor, co jest tutaj, był uszkodzony. Motyw polegał taki, że nie był przylutowany do dwóch padów, pinów, tylko stał na sztorc przylutowany do tego tutaj, pina. Przez to w ogóle ta ładowarka mi nie działała. Dobra, ok, że mam lutownicę i tak dalej, to sobie to poprawiłem, przylutowałem go. Zaczęła działać, ale zrobiłem komentarz Chińczykowi ze zdjęciem tego stojącego na sztorc rezystora, że napisałem, że przyszła niedziałająca i wiecie, co się stało? Chińczyk albo usunął, ma taką moc, że może moderować komentarze, albo AliExpress to usunęło, bo mojego komentarza z tym stojącym rezystorem z zdjęciami nie ma. Także bardzo nieładnie ze strony albo AliExpress, albo tego Chińczyka. No i druga sprawa, to jeszcze Wam coś pokażę. Tutaj macie diody, nie? Czekajcie, obrócę sobie teraz tak samo jak na obrazku. No i u mnie nie ma diody tej tutaj. Sprzedał mi z raz, dwa, trzy, cztery, pięcioma diodami. W ogóle nawet... Nie no, widać, że chyba była lutowana, ale odpadła. Odpadła dioda. Niebieska jedna. Ale urządzenie działa, świecą się pozostałe diody, jak się podłączy do zasilania, bez problemu. No i tutaj komentarze będą. I to jest właśnie ta pierwsza rzecz, tak jak Wam mówiłem. Rezystor miałem uszkodzony R9, brak jednej diody, zresztą Wam pokażę zaraz jak to działa. Teraz przejdziemy do drugiej rzeczy, do tego. Do tego. Przełączam się na Firefoxa. I teraz spróbujmy sobie to zajść. Ja to miałem przed chwilą odpalone. Chwileczkę. Wyprzedaż. Kurde, no muszę do tego wrócić. No i mamy. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz przy tym. Najpierw Wam pokażę opis. Wyjście 5V, 1,5A. Taką ma to moc. Nawet spoko, nie? 1,5A. No to nawet można dosyć szybko naładować.
500 tysiąc miliamperów. Aha, czyli 1 amper. Maksymalnie to tutaj leci. Working frequency 100-200 kHz. Dobra. Przechodzimy do zdjęć. Są dwa rodzaje, pamiętajcie tego. Musicie dopasować sobie do wtyczki. Widzicie? Jeden i dwa. Tak i tak. I tutaj macie pokazane, że na górze macie screen, a na dole macie plecki, nie? Jedynka. Takie coś. Akurat ja mam dwójkę chyba. No, ja mam dwójkę. Ja mam dwójeczkę. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak to wygląda. Są zdjęcia. O, widzicie, jak elegancko wchodzi na jakimś Samsungu pod klapkę. Dobra, przyłączam się teraz na kamerkę. Bardzo ważna sprawa, żeby dopasować sobie odpowiednio do telefonu. Zademonstruję to wam na Huawei P9 Lite. Podłączam sobie pod port micro USB i wtedy mam zamontowane w telefonie tą całą płytkę indukcyjną jakby. Na innym telefonie też to działa bez problemu. Na przykład BlackBerry Passport. Świetny telefon, genialny telefon, niedoceniany. Chociaż nie ma już wsparcia, ale też elegancko pasuje. Dobra. I ostatnia sprawa na temat tego. Pokażę wam filmik, co się stało, jak gościu podłączył do telefonu. Przyłączam się na Firefoxa. I patrzcie na to. Ma jakiegoś Samsunga. Oczywiście tylna klapka jest ściągana. Patrzcie, nad baterią. Bardzo niebezpieczne to jest. Sorry za moje papugi, kurde. Widzicie? Zamontował? Ale poczekajcie, gdzieś on pokazuje, co się stało. Nie, to gdzieś dalej. O! Tutaj. Mierzy teraz wszystko, jak to działa. The charger is getting really quite hot and I think I can smell something. Mówi, że jest bardzo gorący i coś czuje. There seems to be some component in the receiver overheating and patrzcie na to. Melting through its cover. Co się stało? Wypalił nice. Dziurę. And this overheating component even made a mark on my phone here. Uszkodził mu obudowę telefonu. Już nie mówię, co się stało tam. Nie, to chyba będzie od drugiej strony, czyli bateria może jeszcze nie dostała tak po dupie. Masakra. Także na chwilę zacząłem filmiki, tylko wam powiem. Trzeba cholernie uważać, ja na pewno nie zostawię nigdy telefonu podłączonego z tym czymś, żeby chaty nie spalić. Ale patrzcie dalej, jak to rozebrał. And there is the coil. What's this one? Is it a very thin layer of ferrite? 1 8-pin chip. Oj, dobra, przesłany. Właśnie ten rezystor mu tutaj swajczył. Przepalił obudowę. Czujecie fazę? To jest naprawdę niebezpieczne.
Zresztą były akcje, jak wybuchały baterie i inne rzeczy. No, także trzeba uważać na to. Trzeba uważać. Dobra, ja się przełączę teraz na Kamerkę. kamerkę. Pokażę Pokażę wam, wam, jak jak to to wszystko wszystko działa działa u u mnie. mnie. Podłączę Podłączę sobie sobie to to do do Huawei'a. Huawei'a. Huawei'a? Huawei'a? Dobra, Dobra, to to mam mam podłączone. podłączone. Czy papilarnie Papilarnie działa? działa? Działa. Działa. I I teraz teraz podłączę podłączę sobie sobie to to do do zasilania. zasilania. Akurat Akurat teraz teraz mam mam zasilanie zasilanie z z laptopa. laptopa. Patrzcie, Patrzcie, co co się się dzieje, dzieje, co co się się stanie. stanie. Pokażę Pokażę wam, wam, podłączam podłączam od od strony strony mute. mute. Pik. Ale Ale widzieliście, widzieliście, ile ile miód miód się się pali? pali? Nie Nie wszystkie wszystkie się się palą. palą. Jedna Jedna się się nie nie pali, pali, bo bo jej jej nie nie ma. ma. No, No, i i tak tak to to wygląda. wygląda. I I teraz teraz sobie sobie załóżmy załóżmy to. to. Robię Robię tak. tak. I I przykładam przykładam z z tyłu. tyłu. Po Po czym czym poznać, poznać, czy czy to to działa? działa? Po Po zapaleniu zapaleniu się się wszystkich wszystkich diod diod na na niebiesko. niebiesko. O. Ale Ale lepiej najpierw wam wam to to pokażę pokażę w w ten ten sposób. sposób. Widzicie? Widzicie? Wiodę Wiodę się się świecą. świecą. Co Co oznacza, oznacza, że że jest jest teraz stałe stałe ładowanie ładowanie telefonu. telefonu. Jak Jak gdzieś gdzieś przesuniecie przesuniecie w w bok, bok, no no to to gaśnie. gaśnie. No No powiem powiem wam, wam, że że po po 10 10 sekundach sekundach już już czuję, czuję, że że jest jest ciepłe. ciepłe. Mam Mam miernik miernik temperatury, temperatury, ale ale na na razie razie nie nie mam mam jak jak teraz teraz tego tego wszystkiego wszystkiego tu tu używać, używać, bo bo leżę leżę na na łóżku łóżku i i kręcę kręcę ten ten filmik, filmik, ale ale telefon telefon ładuje. ładuje. Widać, Widać, że że się się świeci świeci. Piorunik. Piorunik. I I teraz teraz pytanie, pytanie, kwestia, kwestia, ile ile to to ładowanie ładowanie trwa? trwa? 99% 99% mam. mam. Gdzieś Gdzieś tu tu jest jest w w opcjach opcjach telefonu telefonu podany podany szacunkowy szacunkowy czas czas naładowania. naładowania. Bateria, Bateria, bateria. bateria. Bateria Bateria jest. jest. Zostało Zostało około około 27 27 godzin. godzin. Tak, Tak, cały cały czas czas telefon telefon ładuje ładuje 99%. 99%. Ładowanie Ładowanie jest, jest, dobra. dobra. Zostało Zostało 5 5 minut. minut. Mniej Mniej niż niż 5 5 minut. minut. 1% 1% 5 5 minut. minut. Coś Coś takiego. takiego. Zostało Zostało mniej mniej niż niż 5 5 minut. minut. Ładowanie. Ładowanie. No Załóżmy, załóżmy, że że 1% 1% 5 5 minut, minut, ok. ok. Chyba, Chyba, to to i i tak tak długo. długo. No, No, tak tak to to wygląda wygląda ładowanie. ładowanie. A A coś coś jest jest najlepsze? najlepsze? Mam Mam tu tu jeszcze jeszcze jeden jeden telefonik, telefonik, który który ma ma domyślnie domyślnie ładowanie ładowanie indukcyjne. indukcyjne. Nokia Nokia Lumia Lumia 930. 930. I I tutaj tutaj też też się się możemy możemy ładować. ładować. Tylko Tylko trzeba trzeba znaleźć znaleźć ten ten punkt. punkt. W W Lumii Lumii jest jest bardziej bardziej tak tak na na dole dole chyba. chyba. O, O, tutaj. tutaj. Co? Co? Teraz Teraz mi mi ładuje. ładuje. Ale Ale wejdę wejdę w w ustawienia ustawienia baterii baterii w w Lumii. Lumii. Ustawienia. Ustawienia. Ile Ile czasu? czasu?
Urządzenie, konto, język. A gdzie tu jest kule? O jest bateria. Ekran, bateria. Urządzenie, bateria. Tylko tutaj w tej Lumii chyba musi minąć trochę czasu, żeby pokazało mi szacunkową ilość godzin do pełnego naładowania. Poczekam chwileczkę. Użycie przez... jeszcze nie. Musi minąć trochę czasu, żeby cały system przerobił. O, jest. Szacowany czas do pełnego naładowania 3 godziny 26 minut. 31%. Pewnie nie będzie i tak widać. Trzy godziny 26 minut. 3 godziny, czyli 70% ładuje w 3 godziny 26 minut. Tak mi pokazuje Nokia Lumia 930 model. Nie wiem, jak to by było z zasilania ładowarki. Zaraz się przełączę na ładowarkę mocniejszą. Bo mam tutaj 2-amperową. Może będzie szybciej. Dobra, teraz podłączyłem pod ładowarkę, może to będzie lepsze. Teraz jak odłączyłem telefon, to pisze mi szacowany pozostały czas 14 godzin 49 minut. Dobra, spróbujemy teraz. Na tym ładuję. Pod USB od laptopa było 3 godziny. Chwila, zaraz zobaczymy, ile będzie pod ładowarką pisało. Jeszcze nie, nie odświeżyło. Mam nadzieję, że krócej. Bo takie ładowanie indukcyjne jest dobre, tylko sprawdza się, żeby podtrzymać ładowanie. Jeszcze nie pokazało. Ładuje, ładuje. Jeszcze nie pokazuje. Chyba szybciej ładuje, bo skoczyło mi na 32%. Pamięć wreszcie. Bateria. Jest. 3 godziny 7 minut. Czyli nie. To samo. Tak czy nie to samo. 3 godziny, 3 minuty. Na tej ładowarce. A wiecie, ile jest na oryginalnej Nokii? Chyba mniej. Zresztą sprawdzę i tutaj pewnie wrzucę gdzieś w filmiku napis, ile na oryginalnej ładowarce Nokii będzie to trwało ładowanie. Także na tej mamy 3 godziny. 3 godziny. Coś takiego. Tak to wygląda wszystko. Jak ktoś chce sobie takie coś zamówić z Chin, proszę bardzo, drogie nie jest. Maksymalnie 10 zł to kosztuje. Do czego to mogę upakować? Myślałem. Jakiegoś opakowania po kremie do rąk. Nivea są takie okrągłe. Jakoś to zamocować fajnie. Jeszcze, żeby diody było widać. No, tak od góry jakoś. Do pokrywki. Tutaj zrobić jakiś otwór tam
Na mikroSB przykleić? Nie mamy. Nivea Charger. Nivea Charger. Dobra. Chyba wszystko. Pokazałem, co chciałem pokazać. I tyle. Taki filmik. Trochę z dupy. Nalenia robiony na łóżku. Jeszcze będę opisywał to urządzonko do roweru. Do roweru, samochodu. Przetworniczka taka. 6,24 V. 20. I wyjście 5 V. Chyba 3 A maksymalnie. To podłączyłem do roweru, ale to opiszę w filmiku innym. Dobra, kończymy nagrywanie, bo trochę długo już to trwa. Pozdrawiam wszystkich. Hejo.